Witam Państwa, moim gościem jest dzisiaj pan poseł Wojciech Ziemniak z Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie pośle, biuro w Lesznie długo oczekiwane, bo od wyborów trochę czasu minęło, dopiero teraz otwarte. Dlaczego tak długo? Trudno powiedzieć, czy pół roku to jest okres długi, czy krótki. Najważniejsze, że jest otwarte. Doszło do porozumienia między europosłanką Agnieszką Kozłowską-Rajewicz oraz tutaj między mną a senatorem Marianem Pośrednikiem. No i udało się, jak to się mówi, skleić się w to otwarcie biura, żeby powstało, skleić finansowo i doszło do otwarcia. Jak często będzie pan gościem, jak często będą dyżury? Ja zawsze mówię tak, że w tej chwili w dobie internetu, w dobie kontaktu bezpośredniego niekoniecznie muszę siedzieć w biurze, bo jeżeli tylko zajdzie potrzeba, to zawsze ja przyjadę do Leszna na spotkanie, jeżeli takie będzie zainteresowanie, takie będzie zapotrzebowanie. No tak, ale czasami niektórzy to chcą tak sposób widzieć, się spotkać. I... No staram się bywać w Lesznie czy w terenie i bywa na spotkania z młodzieżą, także ja uważam, że mnie gdzieś tam pełno jest w terenie, w cudzysłowie oczywiście, ale jak zajdzie żeby być bezpośredni kontakt i rozwiązanie kogoś problem, no to jestem do dyspozycji, jak to mówię, zawsze, czy to w Kościanie, czy w Lesznie, czy nawet mogę pojechać do domu. Już miałem taki przypadek, że pojechałem bezpośrednio do zainteresowanego do domu, żeby no, ułatwić mu kontakt ze mną. To ma być już takie biuro, w którym Platforma Obywatelska będzie się jednoczyć, integrować. No, myślę, że tak. Szefową biura będzie pani Barbara Mroczkowska, wybrana niedawno wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej i myślę, że to jest też takie miejsce dla lokalnych działaczy Platformy. To teraz przejdźmy do tego, co się dzieje w Warszawie. Gorąco, bardzo gorąco. Atmosfera faktycznie w Sejmie jest gorąca, adekwatna do atmosfery naszej cieplarnianej na zewnątrz. Nie wiem, czy jaki to ma związek, ale tak faktycznie się zdarzyło w piątek. Ni stąd, ni zowąd rozpoczęła się od wystąpienia pani premier i w historii 11 lat, kiedy zasiadam w parlamencie, występowało wielu premierów, ale takiego wystąpienia, no można powiedzieć, nie było. To było, trudno powiedzieć, wystąpienie, to były takie zarzuty, to był atak, to było wywołanie jakby no, do takiej jakby konfrontacji słownej. Co najbardziej zabolało Platformę Obywatelską? No, co zabolało? Ja bym chciał mówić, ja jako Wojciech Ziemniak, który siedział i oczom i uszom nie wierzył, że coś takiego mogło paść, ja to osobiście odbierałem. Już nie mówię o gremialnie, bo gremialnie Platforma reagowała, jak gdy pani premier zaczęła o suwerenności, właściwie o w jaki sposób o złym relacjach z Unią Europejską, że to jest wina Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, no to i że Unia Europejska kwestionuje praworządność w Polsce, to strona nasza, czyli Platforma, tak zaczęła skandować opublikuj, czyli można by powiedzieć, że to łamanie praworządności jest po stronie obecnego rządu. Oczywiście punkt widzenia od punktu siedzenia. Pani premier twierdzi, że ona działa zgodnie z ustawą przyjętą przez ten parlament, a my twierdzimy, że nie wywiązuje się z zasad, z zapisów konstytucji. No i to powodowało, że zaczęło być bardzo gorąco także i na, no można powiedzieć, wśród posłów jednej i drugiej strony zaczęły się, można powiedzieć, przekrzykiwania, takie okrzyki. Na to wszystko po wystąpieniu pani premier skwitował Paweł Kukiz, że na koncertach nie ma takiej atmosfery gorącej, żeby takie się coś odbywało. Czyli jakby potwierdził to, co ja mówiłem, że po raz pierwszy wystąpienie premiera wywołało taką reakcję. Oczywiście to jedni drugim, jak to można powiedzieć, nie byli dłużni. Jeżeli ktoś coś odpowiedział, to druga strona zaczęła też skandować, no i to była akcja-reakcja. Ale generalnie, gdyby posłuchać, o czym była mowa, że na najczęściej powtarzane słowo pani premier była suwerenność kraju, że została zachwiana, no to wszyscy właściwie no, byli zdziwieni, o co tutaj chodzi. Ale czy Platforma Obywatelska właśnie też nie podgrzewa tej atmosfery? Czy wszystkie ugrupowania, po prostu nikomu właściwie może nie zależy na związaniu konfliktu, tylko wszyscy się zależy wam na tym, żeby tak, się kłócić? Ale ten, czy kłócić? No ale program jest ustalany Sejmu dwa dni przed posiedzeniem. W programie tego nie było. Nagle w nocy, nie wiem, być może PiS doszedł do głowy im pomysł na to, żeby
wystąpiła pani premier i nagle zaczyna się, mamy głosowania zacząć, a występuje pani premier i zaczyna w ten sposób. No to wszyscy byli tym zaskoczeni, to nie byliśmy na to przygotowani, być może to była spontaniczna reakcja na to, co się działo. A czy to, co się dzieje w Sejmie, nie dzieli Polaków, bardzo dzieli Polaków? Myślę, że dzieli i to się odczuwa, ja odczuwam to w kontaktach takich bezpośrednich, międzyludzkich i to ci się dzieje w rodzinach, są zwolennicy jednej opcji i drugiej, już nie chodzi o platformy czy inne, ale którzy są, bo mogę powiedzieć kolokwialnie w tej chwili, albo za PiS-em, albo przeciw postępowaniu, może nie tyle za rządem, to co robi rząd, albo przeciw rządowi. Można by powiedzieć, że tak się kształtuje w tej chwili ta scena polityczna. Panie pośle, a co z audytem? Bo Platformy się mocno dostało za te rządy w minionych latach. Sam audyt, jeżeli to przedstawiała strona rządowa, to wiadomo, że nic dobrego o poprzednikach nie powie i taki był przecież cel. To był cel, też ten audyt nagle był szybko wymyślony. Do tej pory nie ma śladu audytu, to znaczy nie ma żadnego wniosku na piśmie i to, co mówili ministrowie, nie ma nigdzie opublikowane. Można powiedzieć to słowo opublikuj, no gdzieś tutaj też można, jak chodzi o audyt. Platforma wystąpiła, proszę na piśmie zarzuty, do tej pory nikt nie otrzymał tych. To były tylko wystąpienia ministrów, którzy no, w swojej dziedzinie stwierdzili, że przeprowadzili audyt wewnętrzny no i znaleźli takie inne niedociągnięcia. Nie da się ukryć, że ku mojemu zaskoczeniu i chyba sali całej, pan minister sportu Witold Bańka także poruszył sprawy oczywiście negatywnie, co się działo w sporcie i w tym kontekście pojawił się Szkolny Związek Sportowy, tylko dlatego, że jestem jego prezesem, a to stwierdził, bo jestem prezesem z Platformy. Nigdy nikt nie łączył w Szkolnym Związku Sportowym relacji, że polityk jest prezesem. Tak faktycznie jest, ale w moim przypadku jest to działalność w Szkolnym Związku Sportowym. Od 35 lat jestem związany z tą organizacją i można powiedzieć u kresu całej działalności, którą przeszedłem przez były województwo leszczyńskie, gdzie szefem był świętej pamięci Zdzisław Adamczak, był szefem Szkolnego Związku, ja byłem w zarządzie, czyli ja w tej strukturze organizacyjnej zawsze byłem we władzach i na końcu zostałem prezesem i za to w cudzysłowie mi się dostało od ministra, że jestem prezesem. Ale co konkretnie pan minister zarzucił? Szkolny Związek Sportowy z ministerstwa dostawał pieniądze, a to organizacja nie ma zaplecza, nie ma trenerów, nie ma sal. Tak jakby nie wiedział, na czym polega, myślę, funkcjonowanie Szkolnego Związku, który jest odpowiedzialny za organizację imprez sportowych od 63 lat. Myślę, że każdy, czy słuchający widz, wie, był kiedy chodził do szkoły i może nieświadomie brał udział w rozgrywkach sportowych, które organizował Szkolny Związek Sportowy. Nawet nie miał tej wiedzy ani świadomości, bo ta organizacja się tym zajmowała, aczkolwiek nigdy to nie było jakby podkreślane, że ktoś to robi. No, po prostu to się działo i wszyscy w tym uczestniczyli i nagle zaczęło to w jakiś sposób. A próbował pan, panie pośle, to jakoś tłumaczyć panu ministrowi, wyprostować? Chciałem kulturalnie już zaraz po wyborach na zasadzie umarł król, niech żyje król, złożyć listy uwierzytelniające i gratulacje jako szef Szkolnego Związku Sportowego nowemu ministrowi sportu, licząc na współpracę, to od grudnia nie mogę się doczekać możliwości spotkania się z panem ministrem. Notorycznie odmawiane jest możliwość spotkania mnie jako prezesa tego Szkolnego Związku Sportowego z ministrem sportu, który wszem i wobec zapowiada, że sport szkolny i sport dzieci i młodzieży jest mu no, na pierwszym miejscu u niego, więc trochę mnie ta sytuacja dziwi, aczkolwiek w audycie wyszło, że to może przeszkodą jestem osobiście tylko dlatego, że no, jestem w Platformie. Czyli rozumiem, że gdyby ktoś inny działał na przykład z PiS-u, był prezesem, to wtedy może byłby lepiej, tak? Może w takim razie nie wiem, ale to. Pan minister, że nie wie, że Szkolny Związek Sportowy ma 16 oddziałów wojewódzkich i w jednym z oddziałów na Podlasiu szefem tego oddziału był obecny minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. No, czyli zawsze byliśmy ponad podziałami, działaliśmy na rzecz dzieci i młodzieży i wspólnie realizowaliśmy system rozwoju sportu szkolnego, aż tu nagle wyszło, że złem dla Szkolnego Związku Sportowego jest prezes. A czy za waszych rządów tak nie upolityczniano wszystkiego, panie pośle? Nie wiem, czy jakie wszystkiego. Jest pana zdanie? Ja mogę wypowiadać się na temat Szkolnego Związku Sportowego. Owszem, pan minister wspomniał, że Szkolny Związek Sportowy został już przez poprzednie władze ministerstwa też gdzieś już tak kwestionowane działania, ale to głównie dotyczyło faktu, że
poprzednim wiceminister próbował wywrzeć na Szkolnym Związku Sportowym zakaz startu z rozgrywkach szkolnych uczniów, którzy trenują dodatkowo w klubach, że nie mogą startować, bo inni przeciętni przegrywają z nimi. Ja uważałem, że uczeń jest uczniem i każdy uczeń ma prawo rywalizować, nie wygrywa lepszy. Czy no, można zabronić w konkursach, nie wiem, muzycznych zakazu startu tych, co w ogniskach muzycznych dodatkowo się szkolą? No nie, więc idąc tym tokiem, ja uważałem, że w sporcie też tak nie powinno być i od tego się gdzieś zaczęły, można by powiedzieć, problemy Szkolnego Związku Sportowego. Czy jeszcze na koniec mogę zapytać, czy do Warszawy docierają wieści o pomyśle budowy pomnika smoleńskiego w Lesznie? Pomnik w Lesznie, no myślę, że rozgrzewa atmosferę w Lesznie. W Warszawie rozgrzewa pomysł pomnika, dwa pomniki na krakowskim Przedmieściu i myślę, że w Warszawie pomnikiem leszczyńskim się nie będą zajmować, bo jak z informacji prezesa Kaczyńskiego, w ciągu 2 lat on chce doprowadzić do powstania w centrum Warszawy tych pomników i to go interesuje. Myślę, że takie pomniki w Polsce pewnie będą powstawać, będą inicjatywy, żeby powstawały. Przykład jest Leszno. Jak to się będzie rozwijać, to zależy od społeczności lokalnej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.